Witamy, witamy. Dobry wieczór. Fajnie, fajnie, że możemy spotkać się w poniedziałek. Ja zawsze... Krzysiu wychodził z dzieckiem. Ja nie lubię nigdy tego hasła, że poniedziałki są takie trudne i w ogóle zabijmy się. Uważam, że... Nie wiem, ja jestem człowiekiem wierzącym i dla mnie każdy dzień tygodnia jest spoko, bo jestem z Jezusem. I tyle. Dlatego cieszę się, że możemy pouwielbiać, pomodlić się, spotkać się w poniedziałki, że ten poniedziałek niech będzie uświęcony, niech będzie oddany Panu. Niech to będzie czas łaski i czas skupiania się na Nim, a nie na tym, że o, poniedziałek. Także zachęcam Was, zapraszam Was. Coś chciałam powiedzieć. Aha, tak. Ja tak żyję sobie czytaniami z dnia. Co dnia. I dzisiaj akurat mnie poruszyło coś, co też zawarłam w grafice naszej, którą możecie zobaczyć na naszych stories, na Facebooku, na Instagramie i w ogóle na Instagramie. Te grafiki też są. Mianowicie zdanie, że Jezus rzucił na życie światło. Że przez Ewangelię Jezus rzucił na życie światło. Ja sobie tak to wyobraziłam, jak Jezus rzuca światło na życie i sobie pomyślałam, aha, czyli może być życie, które jest bez tego światła. Jest to wciąż życie, ale jakże inne jest, kiedy właśnie Jezus rzuci na nie światło. I chciałam jakoś to zdanie uczynić przedmiotem tego rozważania, tej modlitwy, bo każde Słowo Boże musimy też poprzeżuwać, porozgryzać i starać się zrozumieć, co to znaczy i czekać też, aż Duch Święty nam objawi, co ono znaczy. Więc tak, Duchu Pański, przyjdź i pomóż nam się modlić, pomóż nam się skupić na Jezusie, nie na sobie i w górę serca. Dzisiaj usłyszeli Jego słodki głos.
głos. Obyśmy dzisiaj, właśnie dzisiaj, usłyszeli Jego słodki głos. Obyśmy dzisiaj, właśnie dzisiaj, usłyszeli Jego słodki głos. Obyśmy dzisiaj, właśnie dzisiaj, usłyszeli Jego głos. Obyśmy spotkali się z tym, który jest, z tym, który jest. Chcę spotkać się z tym, który jest, z tym, który jest. Chcę spotkać się z tym, który jest, z tym, który jest. Chcę spotkać się z tym, który jest, z tym, który jest. Chcę zatrzymać się, ja też chcę być tu i teraz, tak jak On. On jest jak wiatr, On jest jak olej, On jest jak deszcz, On jest jak ogień. On jest wszystkim we wszystkich, On jest wszystkim we wszystkich. Nienazwany, nieuchwytny, nieobliczalny w łasce swej. Obyśmy usłyszeli dzisiaj Twój słodki głos. Jezu, chcemy podjąć decyzję, że bez względu na temperaturę, bez względu na pogodę, bez względu na porę roku, my chcemy szukać Ciebie. Chcemy znać Ciebie, bez względu na sezon, czy jesteśmy pocieszeni, czy jesteśmy pognębieni, czy jesteśmy radośni, czy jesteśmy w ciemnej nocy. Jezu, chcemy podjąć decyzję, że bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności, wierzymy Tobie, że Ty rzuciłeś światło na nasze życie. I że nasze życie już nigdy nie będzie takie samo, bo Ty rzuciłeś na nie światło. Rzuciłeś na nie światło, rzuciłeś na nie światło i to sprawia, że mamy Ciebie, mamy życie i nie musimy być zależni od nikogo oprócz Ciebie. Pokaż nam, jak to się robi. Naucz nas, jak to się robi. Być zależnym tylko od Ciebie. Przyjdź, Duchu Pański, uwalniaj nas od nas samych. Przyjdź, uwalniaj nas od nas samych. Przyjdź i uwalniaj nas od naszych pretensji, od naszych rachunków, od naszego porównywania, od naszych zazdrości, zawiści, od naszych małostkowości, od naszych małoduszności. Zachowaj nas, Panie, zachowaj nas, Panie, od nas samych. Ty przyszedłeś wszystko podnieść, wszystko wywyższyć. Ty przyszedłeś odzyskać wszystko to, co zginęło, także we mnie. Przychodzisz jak wiatr, przychodzisz jak jasny promień. Chcesz mnie uczynić lżejszym niż promień.
Chcesz mnie uczynić lżejszym niż promień. Chcesz mnie uczynić lżejszym niż promień. Chcesz mnie uczynić lżejszym niż promień. Chcesz mnie uczynić lżejszym niż promień. Ty chcesz mnie uczynić lżejszym niż promień. Ty chcesz mnie uczynić lżejszym niż. A ja pozwalam ci, a ja pozwalam ci, a ja pozwalam ci. Ja pozwalam ci, a ja pozwalam ci. Pozwalam ci. Bądź moją słodką rewolucją dziś. Pozwalam ci, pozwalam ci, pozwalam ci. Rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Dziękuję ci. Rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Już nie będę nigdy taki sam. Rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Już nie będę taki sam. Już nie będę taki sam. Rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Mam złoty krwioobieg, bo żyjesz we mnie. Mam złoty krwioobieg, bo żyjesz we mnie. Krwioobieg ze złota, bo żyje we mnie. Mój lżejszy niż wszystko król. Krwioobieg ze złota. Krwioobieg ze złota. Lekkość promienia. To teraz jestem ja. Bo rzuciłeś światło na mój świat. Tak, rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Rzuciłeś światło na mój świat. Nie muszę się już bać nikogo prócz ciebie. Nikogo prócz ciebie.
obrażacie, tylko jedno słowo znam, tylko jedno wyrażacie. Wszechmogący, święty, święty, Bóg wszechmogący. Tylko jedno słowo znam, tylko jedno wyraża cię. Święty, 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 święty. Święty, 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 całe niebo skanduje święty, całe niebo skanduje święty, całe niebo skanduje święty, całą wieczność, całe niebo skanduje święty, całe niebo skanduje święty, święty, święty. On jest święty, święty. Całe niebo skanduje święty. Całe niebo skanduje święty. Całe niebo skanduje święty, święty, święty. On jest święty, święty, święty. Święty, daj nam łaskę tego, żebyśmy się przejęli tym, że Jezus jest totalnie święty. Modlę się, aby ta świadomość zaćmiła wszystkie nasze dni, zaćmiła blaskiem, tak jak to w Twoim królestwie świętych paradoksów. Się rozkoszować świadomością tego, że Ty jesteś święty. Przejmij nasze serca tą świadomością, że On jest święty. Daj nam zrozumieć, co to znaczy. Wylej bojaźń na nasze serca, żebyśmy bali się tylko tego, że możemy Jezusa stracić i niczego więcej. Mądrość przychodzi przez bojaźń.
Nie chcę tylko ciebie się bać, tylko ciebie się bać. Mądrość przychodzi przez, mądrość przychodzi przez bojaźń. Nie chcę tylko ciebie się bać, tylko ciebie się bać. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Nie chcę tylko ciebie się bać, tylko ciebie się bać. Daj mi serce pełne bojaźni, daj mi serce pełne bojaźni, daj mi serce pełne zachwytu, drżenia. Daj mi serce pełne bojaźni, daj mi serce pełne bojaźni, daj mi serce pełne zachwytu. Drżenia, drżenia. Daj mi serce pełne bojaźni, daj mi serce pełne bojaźni, daj mi serce pełne zachwytu i drżenia, drżenia nad tym, kim on jest, nad tym, kim on jest, nad tym, kim on jest, nad tym, kim on jest. Niech serce moje drży nad tym, kim on jest, o nad tym, kim on jest. Nad tym, kim on jest, niech zadrży wszystko, co we mnie jest, nad tym, kim on jest. Chcę tylko ciebie się bać, Jezu, tylko ciebie się bać. Niech bojaźń poprowadzi mnie w miejsce, w którym wiem, że nie mogę puścić żadnego Twojego słowa na podłogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę pozwolić sobie już nigdy więcej na dni, w których nie usłyszę tego, co masz do powiedzenia Ty. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Chcę tylko ciebie się bać, więc chcę tylko ciebie się bać. Daj mi serce mądre, 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 by mógł poznać Cię. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Nie chcę tylko ciebie się bać, tylko ciebie się bać, tylko ciebie się bać. Nie człowieka, nie okoliczności, lecz tylko ciebie się bać.
Przełom przychodzi przez, przełom przychodzi przez bliskość, więc tylko z Tobą chcę być. Tylko z Tobą chcę być. Przełom przychodzi przez, bliskość, chcę tylko z Tobą być. Tylko z Tobą chcę być. Nie dla przełomu, nie dla odpowiedzi. Ciebie samego z miłości marnować dla Ciebie czas. Nie po odpowiedź, nie po przełom, nie po cokolwiek, co mogę usłyszeć, poczuć, ale dla Ciebie samego. Bo jesteś dla ważniejszy niż moje emocje. To jak się czuję, to jak nie wiem albo wiem. Jesteś ważniejszy dla mnie niż to, by mieć odpowiedź na wszystko. Odpowiedź od zaraz ważniejsza jest dla mnie Twoja obecność niż odpowiedź, którą możesz mi dać. Niech to miłość mnie zmienia. 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 A nie to, co mogę zrobić sam. Niech Twa obecność mnie zmienia. Twoja miłość mnie zmienia. Twa obecność mnie zmienia. Twoja miłość mnie zmienia bardziej niż to, co mogę wymyślić i zrobić sam. Bo przełom przychodzi przez bliskość. Tylko z Tobą chcę być, tak, ja tylko z Tobą chcę być. Nie chcę go za zaszczytami. Ja tylko z Tobą chcę być. Nie chcę gonić za zaszczytami. Tylko z Tobą. Adoracja nigdy nie będzie komercyjna, interesowna. Chcę po prostu z Tobą być. Po prostu z Tobą być. Duchu Pański, poucz nas, jak być takimi wariatami zakochanymi w Jezusie bez reszty. Niech nie to, że jesteśmy mocni w gębie albo nie, albo jesteśmy mądrzy i mamy argumenty, ale niech miłość świadczy o nas. Niech miłość świadczy o nas. Obyśmy mieli rację tylko przez miłość, która będzie z nas emanować na chwałę Jezusa.
Modlę się, Duchu Pański, żebyśmy w tym tygodniu byli znani z miłości, znani z radości, znani z tego, że skupiamy się na tym, na kim trzeba. A, mam znaki dymne od mojego męża. Powiedz po prostu. Tak, tak. Okej, okay, bo ja nie widzę, co tam się na ekranie dzieje i na tablicy, więc Krzysiu mi mówi, żebym jeszcze się pomodliła za te intencje, które pisaliście. Więc, Panie Jezu, modlę się, żebyś ulitował się nad nami. Ulitował się ze względu na Twoje imię święte. Modlę się, żebyś posłał anioły, aby usługiwały we wszystkich naszych sprawach. Matko Boża, modlimy się też o to i prosimy, żebyś Ty się wstawiała za nami. Niech ten tydzień będzie takim jasnym, świetlistym tygodniem. Modlimy się, Panie, o Twoje interwencje. Modlimy się o to, aby Twoja wola się działa na ziemi, tak jak i w niebie, w tych wszystkich intencjach, które mamy w sercach. Tobie cześć i chwała na wieki. Amen, amen. Jesteś piękny. Amen, amen. Już moja dzidzia wylatuje w kosmos, więc muszę pomału się zbierać i ją ululać. Dziękujemy Wam za wszystkie zrzutki wsparcia, to, że jesteście z nami, to, że dostajemy od Was pozytywne feedbacki i to nas mega buduje. I jak mamy jakieś zmagania różne, to myślimy sobie, warto, bo ktoś nam powiedział, że warto. I przypominamy się ładnie o naszej zrzutce, ciśniemy dalej, jakby to Krzysiu powiedział. Możecie znaleźć na naszej tablicy przypięty na samej górze post o tym, jaka zrzutka, po co, na co i w ogóle. Także zachęcamy, dygamy i uśmiechamy się i życzymy Wam błogosławionego tygodnia i bądźcie z nami i no i tak, i z Bogiem.